Wszystkiego dobrego. Nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, czy nawet łez wzruszenia. Tak powitana na swoim stanowisku została nowa dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, która zwyciężyła w specjalnie ogłoszonym konkursie na to stanowisko. Wystartowały 3 osoby, dotychczasowi pracownicy biblioteki przedstawiły panie, bo to były panie, bardzo ciekawe koncepcje funkcjonowania biblioteki w Polkowicach, jednakże właśnie pani Katarzyna Mich-Rutkowska swoim pomysłem przekonała komisję do tego, iż jest najlepszym kandydatem na dyrektora. Zdaniem nowej dyrektor biblioteka ma wychodzić naprzeciw potrzebom jej klientów, ale i być nowoczesna. Teraz już biblioteka wychodzi trochę poza właśnie te ramy takiego typowego czytelnictwa. Biblioteka to jest z jednej strony właśnie taka typowa książnica, już nie tylko z książkami, ale także z bardzo szerokim spektrum zbiorów, ale z drugiej strony właśnie taka prężnie działająca instytucja kultury, która wspiera tutaj społeczność lokalną w ich potrzebach takich właśnie edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych. Jak mogliśmy zaobserwować, zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki to moment niezwykle ważny dla samych pracowników. Z ich twarzy dało się to wyczytać. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.